Witajcie. Jesteśmy dzisiaj w niesamowitym miejscu, w środku lasu. Co w niej nie ma tajnic. Jedna ścieżka na dziko, jakiś szlak zarośnięty. Jesteśmy w tak zwanym grodzisku Bończa. Ale też nazywane jest grodzisko w Kukawce. Dlaczego? Bo teraz administracyjnie jest to wieś Bończa, a kiedyś to była Kukawka, także dwie nazwy. Teren wygląda tak. Natomiast co to jest? To jest dawne grodzisko. Bardzo tajemnicze zresztą, bo nie ma o tym żadnych śladów pisanych. W ogóle ta góra tutaj nazywana jest Zamczyskiem. No widać, że jest to na najwyższym punkcie tego wzniesienia. A tutaj to wszystko to jest usypane, to są wały usypane ręką ludzką. Najpewniej było to grodzisko z X wieku. Tak się datuje okres wczesnośredniowieczny, tak zwane refugium, czyli dla ludzi miejscowych takie schronienie, gdzie po prostu wokół było dużo wsi, które nie były w żaden sposób chronione. No jak było jakieś zagrożenie, to po prostu ludzie tutaj uciekali. Ale no teren niesamowity, bo szliśmy tutaj z teściową. Dzieci nie dotarły, po drodze po prostu zjadły nas prawie komary żywcem. Tutaj na szczęście na górze jest lepiej. No ale widać ten teren. Powierzchnia tego to jest 20 arów. Ja mówiłem, że to wzniesienie tutaj nazywane jest przez miejscowych ludzi Zamczyskiem, no, ze względu na to tajemnicę, ze względu na to grodzisko. Natomiast nie ma żadnych źródeł pisanych oczywiście. To jest najpewniej coś z X, może XIII wieku naszej ery. I przeprowadzano tutaj w ubiegłym wieku badania archeologiczne i tak naprawdę no, znaleziono tutaj bardzo niewiele naczyń, około 10 części jakichś mniej bliżej nieokreślonych garnków datowanych na okres wczesnego średniowiecza. Gdzieś tutaj było kamienne palenisko, które przylegało do tych wałów. Wjazd był tam od strony wschodniej, tam jest takie, zaraz sobie tam pójdziemy, obniżenie terenu. Ale grodzisko i była to konstrukcja ziemno-drewniana, prawdopodobnie takie też te wały to były takie kosze ziemią po prostu naniesione. Natomiast grodzisko zniknęło dość tragicznie, gdyż przypuszcza się, że było ono albo zniszczone w wyniku działań wojennych, bo zniszczył je po prostu pożar. A skąd to wiadomo? Stąd, że po prostu badania archeologiczne, jakie tutaj prowadzono w XX wieku, pokazały warstwę zwęgloną. Dużo pozostałości właśnie zwęglonych resztek drewnianych. W ogóle badania archeologiczne, jakie tutaj przeprowadzano, to mówi się, że ta warstwa archeologiczna, warstwa kulturowa to jest na 1,80 m. No prawdopodobnie teren trochę był zniwelowany przez te rozpadające się wały. Natomiast no mówię, no to coś ma 1000 lat, tak? A wały zachowały się z tej strony bronionej bardzo, bardzo dobrze. Także grodzisko Bończa, grodzisko w Kukawce, jak zwał, tak zwał. Tutaj jest Majdan właśnie, na którym jestem. To miało powierzchnię 20 arów. Ale skończyło w niewyjaśniony sposób. Natomiast miejsce mnie zaintrygowało, w ogóle podobne do zamku Udusz, w którym byliśmy niedawno. Wrzucę linka. Zainspirowało mnie dlatego, że jest to kolejne takie miejsce. Może nie na Jurze, bo jesteśmy na Lubelszczyźnie. Tutaj niedaleko jest jakiś krasny staw. No miejsce takie tajemnicze, prawda? Które no, nie pojawia się na kartach historii i znika dość ciekawie, tak? Nieoczekiwanie. Natomiast jest to w ogóle najlepiej zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne na Lubelszczyźnie. Stąd też tutaj przyszliśmy. Tu jest właśnie ta część wschodnia i tutaj było wejście. Natomiast co ciekawe, że tutaj dalej ktoś czegoś szuka. Ludzie tutaj kopią i szukają jakichś skarbów, bo są po prostu nielegalne wykopki. Jesteśmy w ogóle na terenie parku krajobrazowego. Tutaj nie można wjeżdżać samochodem. No ale widać, że coś tu się dzieje. Także fajne miejsce, no, nas bardzo kręcą. Jesteśmy tak naprawdę tylko tu przejazdem, bo lecimy zaraz dalej w inne miejsca, równie ciekawe. No ale
zobaczyłem coś takiego, trochę poszukałem, poszperałem i chcieliśmy tutaj przyjechać, coś nakręcić, bo no kurczę, no fajne, fajne miejsce. Najpewniej było to tylko ziemno drewniane, żadnych części murowanych, nie budowano tego. Czy to było w ogóle cały czas używane, nie wiadomo. No prawdopodobnie tylko ktoś tego pilnował, to było jakieś refugium, czy po prostu jak... Czy nie wiem, przed Tatarami tutaj uciekano w te tereny, no tutaj już są tereny prawie Rusi, więc działy się tutaj różne rzeczy. No i pewno jak szedł alarm, to ludzie z inwentarzem się tutaj chronili. A po takich refugiów czy fortalicy to niemalże identyczne, tylko że to jest dużo mniejsze. Jest też fortalicjum, tak zwane okopy szwedzkie w Brniu. Też duża ziemna konstrukcja, ale z wieku XVII. Także zaraz stąd uciekamy, bo czeka nas jeszcze powrót przez te komary, ale jeszcze coś na dole nakręcimy. Czy uda się tu polatać dronem? Nie wiem, wątpię. Zarośnięte. Może parę ujęć, żeby pokazać, jaki tu jest piękny krajobraz. Dobra, ja się rozłączam i kamera mi spadła i widzimy się na dole. No, schodzimy powoli, ale tutaj z tego miejsca, jak już wyszliśmy z tych wałów, widać dokładnie, no, że nie jest to dzieło przyrody, prawda? Tylko dzieło rąk ludzkich, które może mieć z 1000 lat. Dokładnie widać stromość tego wału. On być może też jakaś fosa tutaj istniała. Ten wał miał według archeologów nawet i 2,5 metra. Na pewno też jeszcze wzmacniany dodatkowo palisadą drewnianą, bo tak to wtedy budowano. A teren fajny, bo nie dość, że tutaj generalnie na Lubelszczyźnie wielu turystów nie ma, mimo tego, że jest długi weekend, to jest piękny las. Po prostu, gdyby nie te komary, to bajka. Miejsce też wybrane nie przez przypadek, bo chyba też już na jakimś istniejącym wzgórzu zaadoptowane na ten gród. A poza tym tutaj też jest taka dolinka mała, znaczy dolinka, taki jar można powiedzieć, bo tam płynie jakiś nienazwany strumień. Tak dokładnie jest określony, po prostu nie ma nazwy. A tutaj właśnie, no i teściowa mi towarzyszy, w ogóle szacun dla niej, bo daje radę jak, nawet chyba lepiej niż ja. Także wyszliśmy na skraj lasu i teraz czekamy, żeby się połączyć z rodziną. I co, jest tu coś? Dobra, szukamy drogi. Także gród Bończa, czyli też gród w Kukawce, zdobyty. Krótki film, ale naprawdę eksploracja ciężka, bo podejście było strome. Plus te komary niewdzięczne, no ale było super, o to chodzi. Jesteśmy przejazdem, bo lecimy dalej, ale zobaczyłem to miejsce na mapie, poczytałem. Ja takich okazji nie przepuszczę. Dzieci nie weszły, bo trochę ich to przerosło, no ale nie zawsze można. Natomiast będę się żegnał, ale jeszcze rzut oka na ten piękny teren tutaj. Coś tam wrzucę z drona, bo chociaż żeby pokazać skalę tego lasu tutaj i przyrodę. Także dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnym filmie.